Hu hu ha, hu hu ha. Nasza zima taka zła. Ale nie w Tibi, bo w tym wiekowym MMORPG-u okres grudniowy od zawsze kojarzy się z dobrymi zmianami. Jest to bowiem czas zimowej aktualizacji, która jak zawsze przyniesie multum nowego kontentu. Co nas czeka w tym roku? Przekonajmy się. Ja jestem Zetrik i zapraszam na materię. Wyobraźcie sobie wspaniałe królestwo. Żyją w nim pokojowo nastawione stworki w perfekcyjnej symbiozie z naturą, a wszelkie zło nie ma tam dostępu. Brzmi zbyt pięknie? Ale to miejsce istniało. Niestety, kiedy opuścił je prawowity władca, to wszystko się rozsypało. Królestwo Elfich Snów stanęło na rozdrożu, a o władzę walczą letni i zimowy dwór. Nie zważając, że w sali tronowej drzemie zapieczętowane zło, które powoli rozszerza swoje macki na korytarze dworu, szukając wyjścia. Tylko prawdziwi tibijscy bohaterowie będą mogli go powstrzymać. Aby to uczynić, będziecie musieli udowodnić, że jesteście godni i opowiedzieć się po jednej ze stron konfliktu. Następnie stańcie do walki na arenie i zmierzcie się z koszmarem, który zagraża elfim paniątko. Na najodważniejszych czekają nowy strój oraz wierzchowiec. Ale elfie pałace to nie jedyna nowość, która czeka na herosów. Złe duchy nawiedzają ruiny rozlokowane po całej Tibi. Tylko my możemy się ich pozbyć i naprawić te miejsca. Przyjdzie nam też poznać sekrety zakopanej katedry. Ta mroczna historia została zapomniana przez czas, jednak teraz nadchodzi moment odkrycia prawdy. Przyglądaj się bacznie środowisku, bowiem opowiada ono historię znacznie lepiej niż niejeden tekst pisany. Ale uważaj, jeśli chcesz trafić do katedry, musisz posiadać specjalny kompas. Plotki głoszą, że pewien krasnolud z Tikwandy może naprawić ten magiczny przedmiot. Ale uważajcie, dziad jest bowiem chciwy i nie do końca normalny. Potrzebne mu komponenty też nie leżą przed depo, tak więc szykujcie się na ostrą wyprawę. Tak prezentuje się fabuła tego rozszerzenia. Spójrzmy zatem, jakie zmiany w kliencie i mechanice przygotował nam Papa Cipsoft. Przede wszystkim rozszerzenia doczekała się Cyclopedia. The Character Information to nowy dodatek, który zapewni nam dokładny wgląd w statystyki naszej postaci. Obejmuje nie tylko dane z okna statystyk, ale też zupełnie nowe zmienne. Wartości ataku, obrony, pancerza, ale też pozytywne i negatywne modyfikatory naszych statów. Dodatkowo najechanie na pasek umiejętności zapewni nam od teraz bardziej szczegółowe informacje. Premia lojalnościowa będzie wyświetlana od teraz oddzielnie, dzięki czemu łatwiej będzie ustalić wartość bazową skilla. Od aktualizacji będziecie też mogli uzyskać dostęp do listy śmierci postaci oraz listy zabójstw bezpośrednio z klienta gry. Ostatnią ciekawą nowością w Cyclopedii będzie możliwość chodzenia po tamtejszej mapie. Kliknij tylko Shift plus lewy przycisk myszy, a twoja postać ruszy w wybranym kierunku, jeśli tylko będzie on osiągalny. Rozszerzeń doczekał się też Supply Stash. Od teraz będziecie mogli filtrować przedmioty względem kupców. Już nie musicie szukać, gdzie leżą te śmieci dla Yasira. Jeden klik i tylko one będą dla was widoczne. Dodatkowo umożliwiono stakowanie większej ilości przedmiotów, co pozwoli wam zaoszczędzić dodatkowe miejsce. Przedmioty będą teraz miały także ramkę odpowiadającą ich wartości w Cyclopedii. Umożliwi to szybsze zbieranie lootu i filtrowanie, który przedmiot na nowym spocie jest wart zbierania. Przydatne szczególnie dla nowszych graczy. W Tibi pojawi się też Monster Boost. Raz na zapis serwera wylosowany zostanie potwór, który przez 24 godziny będzie dawał więcej expa, lootu oraz będzie się szybciej spełnił. Ma to pomóc w zaludnieniu mniej popularnych expowisk. Informacje o Monster Boostie zobaczycie na stronie głównej oraz po zalogowaniu się do gry. Wszystkie powyższe zmiany możecie testować już od kilku tygodni na serwerach testowych. Jednak do Tibi trafi też kilka elementów, których nie będziemy mieli okazji przetestować. Chodzi o specjalny kontent świąteczny, który odblokuje się 22 grudnia. Będziemy mogli odwiedzić wyspę Perchtów. Wspaniały, gruby i puszysty śnieg tamtej wyspy nadaje się idealnie do lepienia bałwanów. Ale uwaga, na tej magicznej wyspie twoje dzieła mogą ożyć. Miej się więc na baczności, bowiem nie są one pokojowo nastawione. Ale to nie wszystko. Zaproś przyjaciół do walki na śnieżki, a kiedy już znudzi was zabawa, to czekać na was będzie mroźna wiedźma. Pokonanie jej odblokuje nowy outfit oraz pozwoli oswoić kolejnego wierzchowca. Oprócz tego dodane zostaną animacje i przedmioty umożliwiające świętowanie nowego roku. Ale to wciąż nie koniec. Od 7 do 10 stycznia świętowane będą urodziny Tibi. W tym czasie będziecie mogli odwiedzić wyspę Nostalgia, na której zmierzycie się z monstrami w starej szacie graficznej. Czekają też na was skarby, a smoki pinaty będą pojawiać się w całej Tibi. Wszystko zniknie po zapisie serwera 10 stycznia, więc śpieszcie się. Czasu będzie niewiele.
Jednak, aby nie było wam smutno, to 10 stycznia po zapisie rozpocznie się tydzień przyspieszonego respawnu. Tibia doczeka się też kilku zmian w mechanikach. Użycie runy paraliżującej na innym graczu ma mieć od teraz cooldown 6 sekund zamiast dotychczasowych 2. Dodano też nowe nasycenie przedmiotów, które ochroni nas przed efektem paraliżu, a kolejne ataki na już sparaliżowanego gracza rzucą efekt na atakującego. Nasycenia te będą dostępne za udział w zadaniach z zimowej aktualizacji, a najsilniejsze z nich będzie dostępne za pokonanie bossa. I to już wszystko, co czeka na nas w zimowej aktualizacji. Jeśli gracie lub zamierzacie wrócić na świąteczny czas do Tibii, to dajcie znać w komentarzach. Zostawcie też łapę w górę i suba z dzwonkiem. Dzięki za uwagę i do usłyszenia.